Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Gowonkonem. Dzisiejszy odcinek nagra dla was problem z odświeżaniem indeksu wydajności z Windows 7. W trakcie odświeżania indeksu wydajności wyskakuje mi blue screen. Bo właśnie zaktualizowałem sterownik karty graficznej NVIDIA GeForce 6600 GT. Pokażę wam najnowszą wersję najpierw. Ustawienie NVIDIA. O, to jest właśnie... Zaraz pokażę wam nową wersję. Pomoc może? To jest ta wersja 4.8.760.0. To jest ta wersja sterownika karty graficznej NVIDIA GeForce 6600 GT. Zamykamy plany sterowanie NVIDIA. Teraz kliknę w komputer, przyprawić ściskiem myszy, klikam właściwości. A zobaczcie najpierw menedżer urządzeń. Klikamy w karty graficzne. O, i to jest ten sterownik karty graficznej NVIDIA GeForce 6600 GT. 108 MB. Tutaj mamy 4.4, indeks wydajności systemu Windows, wymaga się, jeżeli klikamy w to. Procesor, obliczeń na sekundę, 5.9. Pamięć RAM, operacje pamięci na sekundę, 6.2. Grafika, wydajność pulpitu dla interfejsu Windows Aero, 5.1. Grafika w grach, wydajność trójwymiarowej grafiki biznesowej w grach. 4.4 i podstawowy dysk twardy, szybkość transferu do danych dla dysku 5.8. Dobra. A tu jest napisane, żeby kryto nowy sprzęt i indeks wydajności systemu Windows wymaga odświeżania. To jest tak. Wszystko działa prawidłowo. Tylko indeks wydajności systemu Windows niestety psuje się. Ale zanim to zrobię, powiem wam, jak to działa prawidłowo. Działa, gry prawidłowe działają i przeglądarka internetowa prawie niestety. Bo to niestety 108 MB niestety. To jest taka troszeczkę starsza wersja karty graficznej, to jest niestety. Dlatego Windowsa 7. Wszystko działa prawidłowo. Nawet YouTube. Dobra. Klikamy teraz odśwież teraz. Uruchamiamy system. Ocenę wydajności interfejsu Direct 3D 9. Dobra. Teraz poczekamy. Teraz będzie się odświeżać. Zobaczymy. Czy będzie ukończony, czy blue screen może się w końcu będzie pojawiać niestety. Tylko najpierw, zanim blue screen się pojawi, to na samej górze będzie się pojawić krajobraz roweru. Jeszcze chwileczkę poczekamy. No widzicie? Co się dzieje? Rower takie parkowanie. O! No widzicie? Blue screen się pojawił. Niestety. Co się z komputerem dzieje? Tu jest napisane już po angielsku, to jest Atem, to reset, display, deliver, Andrecowe, from, team out, file. To jest właśnie po angielsku, niestety.
Ale napiszcie mi komentarzu i co to jest, to znaczy, to musicie przetłumaczyć po polsku. Ten bluzki niestety jest po angielsku, przykro mi. A to jest ten plik. To właśnie to jest ten plik. nvldmkm.sys. A to adres FFFFF 8800F1A4 4578 base at FFFFF 8800F0 58000 datę stamp 54 CC 1768. No i widzicie, taki jest problem w trakcie odświeżania indeksu wydajności z tyłu Windows. Blue screen się nagle wyskakiwał. Napiszcie mi w komentarzu, jaka jest przyczyna tego problemu. I zróbcie mi co. I napiszcie mi w komentarzu, jak mam to, co na tym zrobić, żeby ukończyć prawidłowo. Napiszcie mi w komentarzu, co ja z tym zrobić, żeby poprawnie działało. Co ja z tym zrobić, żeby ukończyło, a nie żeby screen się wyskakiwał. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał filmik, to proszę, fajny filmik o tym problemie z odświeżaniem indeksu wydajności z tego Windows i po tym odświeżaniu blue screen się skakuje, to wiecie co robić. Dajcie łapki w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie na mój kanał, żebyście dali mi żadną z moich filmików na moim kanale GoWulganowy. No i co, ja nie przedłużam czas pracy z rodziną z znajomymi. Trzymajcie się ciepło. Cześć i pa.